Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Charles Baudelaire. Kwiaty zła. Tłumaczenie Antoni Lange, Adam Emski. Czyta Joanna Niemirska. Nagranie Studio Dźwiękowe Art Republika, Rafał Poławski. Olbrzymka. W czasach, kiedy natury potęgi niesforne co dzień rodziły na świat dzieci jej potworne, chciałbym u stóp olbrzymki pięknej, białośnieżnej, żyć jak u stóp królewny, młody kot lubieżny, i widzieć, jak rozkwita jej dusza w jej ciele, i patrzeć na jej igrzysk, straszliwe wesele, i zgadywać, czy serce jej gotuje gromy po wilgotnej mgle w oczu błękitach widomej. I obiegać jej ciało od nocy do rana i wpełzać na olbrzymie, krągłe jej kolana i czasem, gdy znużona skwarami letnimi, wzdłuż pola do spoczynku kładzie się na ziemi, usnąć niedbale, w cieniu piersi jej lubieżnej, niby wzgórze spokojne, u stóp góry śnieżnej.